B, jak bardzo fajnie, że to już jest weekend. L, jak lubimy weekend. Co w ten weekend dzieje się w Elblągu, już Wam opowiadam. Od 16 do 18 i 21 czerwca odbędzie się, uwaga, Elbląskie Święto Muzyki. Dlaczego warto wybrać się na to święto, opowie nam Beata ze stowarzyszenia Co Jest. Dlaczego warto? Bo to jest jedyne takie święto w Elblągu. Jedyne takie święto, kiedy całe miasto gra. W tym roku rzeczywiście udało nam się zorganizować imprezę z wielkim rozmachem. Mamy nadzieję, że nie pokrzyżuje nam pogoda planu. Do tej pory nam sprzyjało słońce, więc liczymy na to, że i w tym roku wszystko się uda zgodnie z planem i rzeczywiście ta cała starówka i nie tylko będzie grała w te dni. Ale co do kolei, po kolei będzie się działo? Piątek? Piątek to jest wielka samochodowa parada. Mamy nadzieję, że kierowcy nam wybaczą, że troszeczkę im utrudnimy być może powrót do domu, ale mamy zamiar od godziny 17 przejechać wielką samochodową paradą przez całe miasto i głośno obwieścić to, że zaczynamy święto muzyki. Sobota? Sobota. Sobota to jest już Góra Chrobrego, gdzie mamy mnóstwo aktywności zaplanowanych, więc liczymy na to, że tutaj niebo będzie łaskawe, ponieważ zaplanowaliśmy strefę chillout w lesie. Zaplanowaliśmy 3 koncerty, w tym jeden na samym szczycie Góry Chrobrego, będzie to zespół Klawo. Oprócz tego na dole 2 koncerty, duża scena, Grówno i Skubas, więc rozrzut tematyczny dosyć spory. Oprócz tego grill, animacje dla dzieci, szkicologia, więc będzie się działo naprawdę dużo i będzie głośno. I będzie fajny transport na tę imprezę, bo dojechać tam można, uwaga, muzycznym, wyjątkowym, darmowym tramwajem. A niedziela jak będzie wyglądała? Niedziela to już Elbląskie Święto Muzyki, takie, które Elblążanie dobrze znają, czyli muzyczne stacje na Starówce. Będzie ich w tym roku 14, ponad 20 wykonawców będzie można usłyszeć, więc w każdym tak naprawdę zakątku Starówki będzie można usłyszeć muzykę najróżniejszych gatunków. Każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. O godzinie 19 wielka parada spod bramy targowej. Przejdziemy przez Starówkę, zahaczymy o wszystkie chyba zakątki. Dojdziemy do muzeum, a tam już wielki finał naszego Święta Muzyki, czyli koncert Vito Bambino. Na który obowiązują wejściówki. I z tymi wejściówkami jest tak, że do godziny 20 ci, którzy posiadają już wejściówki, muszą je wymienić na opaski, a jeżeli nie posiadasz wejściówki, to od godziny 20 być może jeszcze się znajdą. Zapraszamy, podążajcie za muzyką, do zobaczenia! 21 czerwca, czyli w Noc Kupały o godzinie 22 Elbląskie Święto Muzyki przeniesie się na wodę. Będzie muzycznie, będzie puszczanie wianków, no i oczywiście nie śpimy, zwiedzamy! W sobotę odbędzie się Truso Fest, czyli wikiński festiwal ognia i wody, podczas którego odbędą się bezpłatne rejsy repliką łodzi wikińskiej. Będą także warsztaty tkania na Bartku, czy też wypieki i degustacja podpłomyków, a także wiele więcej atrakcji. Impreza potrwa od 12 do 18 i odbędzie się tu, na dziedzińcu muzeum. W sobotę od godziny 10 do godziny 14 możecie wybrać się na niezwykły spacer po Starym Mieście. Oprowadzać Was będzie Katarzyna Wiśniewska, która jest planistką przestrzenną. Elblążanka z urodzenia i wyboru. Jak ja, bo Elbląg da się lubić. Po spacerze odbędą się warsztaty, podczas których powstaną kolażowe dzieła sztuki. W piątek o godzinie 19 zobaczycie widowisko z 4 porami roku na miarę XXI wieku, czyli Vivaldi Disco. Elbląska Orkiestra Kameralna tym koncertem też kończy swój sezon i tym razem nie wystąpi w szkole muzycznej, a w teatrze. No i zostajemy w teatrze, bo w sobotę o godzinie 17 odbędzie się tam koncert podsumowujący sezon artystyczny zespołu Diamenty. Koncert ten będzie w tematyce disneyowskiej. Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię, a Wy w tę niedzielę możecie ruszyć w najdłuższą tegoroczną miejską wycieczkę rowerową. Rowerzyści 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika świętować będą, pokonując 100-kilometrową trasę, zwiedzając przy tym na przykład Frombork czy też Braniewo. Wycieczka startuje w niedzielę o godzinie 8 z Ronna Bitwy pod Grunwaldem. Kończymy na dziś i zaczynamy weekend. Bawcie się dobrze. Na razie.